I'm fed up with changes. Come pick me up, cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face where ever I look, she's standing in the crowd. So let go, I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, let a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright. Cause I just wanna see the light. Cześć! Fajnie, że wpadłeś. Chciałem pokazać Ci kilka ciekawych miejsc w południowym Devon. Razem z przyjaciółmi wybraliśmy się na karawany, by razem spędzić trochę czasu i pozwiedzać okolice południowego Devon. Naszą przygodę z brytyjską Rivierą zaczniemy od Sidmouth, bardzo malowniczego miasteczka, w którym znajduje się Muzeum Zabawek. Południowe Devon to dobrych parę godzin jazdy autem od miejsca, w którym mieszkamy. I na miejsce, to znaczy Big Bury-on-Sea, docieramy dopiero po trzeciej i to nie w pełnym składzie, bo część grupy utknęła w korku, a na domiar złego ich auto dotknęły problemy techniczne. My w trakcie czekania postanawiamy zwiedzić okolice. Think twice now, you got things to prove. I'm not playing, I'm not hard to get. Tuż obok Big Bury znajduje się Burg Island, malownicza wyspa, która jest znana ze swojego Burg Island Hotel, który został otwarty w 1929 roku. Hotel ten stał się inspiracją dla Agaty Christie, która często tam przebywała. Odcinek serialu Poirot, który był kręcony na Burg Island, nosi tytuł Evil Under the Sun. Zło czai się wszędzie. I jest on adaptacją powieści Agaty Christie o tym samym tytule. W tej historii Hercules Poirot rozwiązuje zagadkę morderstwa popełnionego w nadmorskim kurorcie, co idealnie oddaje klimat wyspy i jej hotelu. Yeah.
i już naprawdę późnym wieczorem dojeżdżają nasi znajomi. Idealnie na czas, by położyć się spać. Do zobaczenia rano. Dobranoc. Następnego dnia niektórzy jeszcze śpią, niektórzy idą pobiegać, a jeszcze inni udają się na wybrzeże, gdzie można trzasnąć kilka zdjęć i ujęć. Ogólnie Devon to bardzo wdzięczne miejsce do fotografii krajobrazowej, pełne pięknych klifów i plaż, formacji skalnych i ogromnych zielonych przestrzeni usianych polnymi kwiatami, które z lotu ptaka potrafią zmieszać się z kolorem turkusowej wody. Bez wątpienia jest to wyjątkowo piękna linia brzegowa. Tego dnia mamy w planach zajrzeć do Salcombe, zerknąć na Start Point Lighthouse, a na koniec dnia trochę poplażować. W tym miejscu wspomnę, że niektóre drogi w Devon są dość wymagające, a niektóre nieprzejezdne o pewnych porach dnia i korzystając z okazji, chciałbym wymienić wszystkich uczestników naszego wypadu. A więc jestem ja, Jarek, Bartek, Magda, Arek, Anetka, Tymek, Angelika, Paweł, Piotrek, Lilia, Anastazja, Agnieszka i Izaak. A teraz szybko, lecimy do Salcombe. Salcombe to urokliwe miasteczko znane jest ze swojego pięknego położenia nad ujściem rzeki Kingsbridge oraz malowniczych plaż i zatok. To popularne miejsce wypoczynkowe, oczywiście szczególnie latem, przyciągające turystów, miłośników żeglarstwa i sportów wodnych. Salcombe słynie także z produkcji lodów i owoców morza. Up in the ocean, just a face in a crowd waiting to be seen. Big dreams set in motion. I wanna go where no one's ever been. From up
Lighthouse to historyczna latarnia morska położona na półwyspie Start Point. Zbudowana w 1836 roku, służy jako ważny punkt nawigacyjny dla statków żeglujących po kanale La Manche. Charakterystyczna biała wieża latarni wznosi się na malowniczym klifie, oferując spektakularne widoki na otaczające morze i wybrzeże. Latarnia jest udostępniona dla zwiedzających, którzy mogą poznać jej historię i technologię oraz cieszyć się pięknem okolicznej przyrody podczas spacerów po pobliskich szlakach turystycznych. Po powrocie na bazę nie pozostało nam nic innego, jak spędzić trochę czasu na plażingu. Dzisiejszego dnia spędzimy czas na łowieniu makreli wtorki, udamy się do Babacombe Beach i pospacerujemy po Brixham. Dawaj z nami, zapraszam. No Agnieszka, powiedz coś jeszcze ciekawego. Mówię, że rekiny są smaczne. Aha, rekiny, dobra. Mówię, że ryby łowcy. A co jest najlepsze z ryb? A delfiny? O, są piękne. A smaczne czy nie? Nie, jadłabym na. Nie jadłabyś delfina? Nie, ale kraba to bym zjadła. O! Ja też. Morning. Thank you. Thank you.
Jeśli chodzi o łowienie makreli, to mieliśmy z tym mały problem, mianowicie obawialiśmy się, co zrobić ze złowionymi rybami. Każdy zastanawiał się, czy auto nie prześmierdnie makrelą i całe szczęście, ale nic nie złapaliśmy i problem rozwiązał się sam. Torquay to popularny nadmorski kurort, jest częścią tzw. angielskiej Riwiery, znanej z łagodnego klimatu, piaszczystych plaż i pięknych ogrodów. Torquay przyciąga turystów malowniczymi krajobrazami, urokliwymi przystaniami i szeroką ofertą rozrywkową. Miasto ma także bogatą historię, było miejscem narodzin i inspiracją dla słynnej wcześniej już wspomnianej pisarki Agaty Christie. Torquay oferuje liczne atrakcje, takie jak Living Coast, poświęcone życiu morskiemu, oraz zabytki i muzea, które odkrywają przed odwiedzającymi historię tego regionu. Babacombe Beach to urokliwa plaża położona w dzielnicy Babacombe w północno-wschodniej części Torquay. Plaża słynie z pięknego żwirowego wybrzeża turkusowej wody oraz otaczających ją malowniczych klifów. To spokojne miejsce, idealne na relaksujący wypoczynek, spacer czy piknik. W pobliżu znajduje się słynna kolejka linowa Babacombe Cliff Railway, która łączy plażę z górną częścią klifu, oferując spektakularne widoki na wybrzeże. Brixham to malownicze miasteczko portowe, jest częścią Torbay, znanej również, tak jak Torquay, jako angielska Riviera. Ze względu na swoje piękno, wybrzeże i łagodny klimat, Brixham jest jednym z najważniejszych portów rybackich w Wielkiej Brytanii i słynie z bogatej historii związanej z połowami. W mieście znajduje się wiele atrakcji, w tym replika statku złota Golden Hind, którym Sir Francis Drake opłynął świat w XVI wieku. Brixham oferuje urokliwe uliczki, tradycyjne puby i restauracje serwujące świeże owoce morza. Okoliczne wzgórza i klify zapewniają wspaniałe widoki na zatokę, a szlak turystyczny zachęca do odkrywania piękna tego regionu. Brixham jest również popularnym miejscem do nurkowania, żeglarstwa i obserwacji dzikiej przyrody, w tym fok i ptaków morskich. Wszystkim na bazę zjeżdżamy wieczorem. Obejrzymy finał Euro Anglia-Hiszpania i kładziemy się spać. Dobranoc! Rano, kiedy wszyscy zebrali się już do powrotu, my zdecydowaliśmy się pochodzić jeszcze trochę po malowniczej Burg Island. Jak zwykle cyknąć parę fotek i nakręcić jeszcze kilka ujęć.
tym właśnie momencie zorientowałem się, że przypływ odcina nam drogę. Koniec naszej przygody w południowym Devon. Zostaw proszę lajka, subskrybuj kanał i do zobaczenia na szlaku. Dziękuję bardzo. Trzymaj się. Cześć.